Dawno, dawno temu była sobie ziemia, która kręciła się wokół róży. Ta róża była bardzo szczęśliwa, ale poprosiła Boga o to, aby podarował jej zielone wzgórze. Na tym zielonym wzgórzu bawiły się dzieci, bardzo niesforne, które spadały. Z góry wyrósł piękny las, w którym był człowiek. Robiąc szpagat, powędrował sobie do domu. Gdy ludzik wszedł do domku, znalazł tam łóżko, położył się w nim i spał. Gdy się obudził, znalazł jakąś maszynę. Wystrzelił ją i powstały dwa portale. Wszedł do jednego z nich i wyszedł z drugiego. Potem podróżował. Czas mijał, aż się obudził o 7:30 i okazało się, że to był tylko sen. Tyryryry,